podejrzewam, że gra od początku. Tak, tak. Mamy drugi prestiż, widzowie. Let's go! No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzory. Jak zdążyliście zauważyć na wstępie, poziom 55 pierwszego prestiżu został przeze mnie osiągnięty, a to oznacza, że wchodzimy w prestiż drugi. Już zaraz zobaczycie jakiś tam meczyk z prestiżu pierwszego, który oczywiście standardowo będę wam wrzucał, a po meczu zobaczycie to, z czym będzie się wiązało moje przejście na prestiż drugi, oprócz oczywiście zmiany emblematu przy moim niku, którą widzicie tutaj w prawym górnym rogu, nowe nagrody, no i przede wszystkim jak wyglądała moja podróż po prestiżu pierwszym, statystyki i tak dalej, i tak dalej. Zostawcie proszę łapkę w górę, no i dajcie znać, jak tam u was to wygląda w chwili obecnej w kwestii waszego poziomu konta. Życzę wam miłego oglądania, zapraszam na streamy, codziennie po południu lecimy, grindujemy Black Opsa 6, a teraz miłego oglądania, naprawdę, prestiż pierwszy. Nie mogę powiedzieć, że w mgnieniu oka mi, że tak powiem, przeleciał, ale świetnie się dalej na szczęście bawiłem, mam nadzieję, że na prestiżu drugim będzie to kontynuowane. Ares dołączył, let's go. Kill confirmed. American lobby. Optymalizacja jest dużo gorsza. Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym takiego zdania. Nie wydałbym takiej opinii. Kuba nad tobą, ty jemioło. Oni są wszyscy są na górze w pokoju. No, a Kuba se przebił. Ale przeżyłem to, o co chodzi. Ale ja zginąłem. Nie, no jak oni będą chodzić tylko ten domek, to tragedia, no. O kurwa, ale rzuciłem granat. O, na to biegli. To oni za rączkę biegają chyba? Tak ich było. O, dostałem flesza. Boże, na coda. I didn't know last one was earlier. Get a UAV no i zablokowałem się, jaki niefart, kurwa. Na schodach leży. Jaki pies. Polewie od razu Goldie. Ok, I'll shot it back. Chyba prawa. Czemu moja mina nie działa? O, a zginąłem przez to. Fucking punch him. Target appears hostile. Co tu się dzieje? Boże, ty kurwa penisie. Kędrzec. Avenger 1-6, entering AOR. Nice job. Hostile UAV established overhead. Confirming kill.
Good effect on target. Enemy CUAV inbound. Damn, lost the lead. Look out there, sharpshooter. Watch those helos. Fuel reserves at 50%. Hostile counter UAV established above. Confirming two. Enemy UAV inbound. Wow. Lead dart. Come on, you're losing this fight. Authorizing chopper gun in close air. Na B są tak jakby. No, w tym domku. Avenger 1-6, deconflicting. Boże, oni na tych schodach tak leżą. Enemy CUAV inbound. Kurwa, nie mam sił. Hostile UAV established overhead. Spring mine deployed. Jezus Maria, nie masz wstydu, chłopie. Nie ma wstydu. Nie masz wstydu, naprawdę. Leży na schodach, przecież to jest... On tak leży cały czas. Dlatego zawsze będzie gównem. You gonna let a bunch of company assholes beat you? Fight back, dammit! A i przestałem strzelać. Ja pierdolę, kurwa, więcej tych flecz nie dało się, kurwa. I don't believe in bad luck. Just bad aim. Oh. Get down. Yeah. Come up, come up. Uciszą nas, patrz. Ja nie wiem, jak my z nim w ogóle przegraliśmy. Zrobiłem 53 fragi na nich, nie? A, no dobra, oparty na kamieniu siedzi. O, patrz, jak go wyjaśniam teraz. Ruszył się, ale wyjaśnię go. Sniper's toast, hostile, 12 o'clock. Nie wierzę w to. Waliło mi neta w komputerze streamingowym. Miałem 16 killstreak. Darłem się do was, żebyście mi rzucili skrzynię za mo. Mnie strzelił. Po czym podjechałem chłopa, on zniszczył moją helkę i moja helka upadając mnie zabiła, nie? Nie, to po prostu... Dobre na film. O, chłopie.
Dobra, ja potrzebuję tylko double killa, ale widzę, że ktoś cię ma dane na siebie. Oh my god. Nie. A, gadam do... Co mam mówić? Latam... Latam chopperem, nie? Lepiej jest ci, gdzie nie musisz sterować? No, może lepiej. A tak sobie... Ja po prostu nie wierzę, że ja tutaj... Nie zbierajcie tych nieśmiertelników. Jest takie lobby po prostu, że... Ja nie rzucam. Po prostu nie wierzę, że nie wbiłem tutaj niuka, nie? Jeszcze mineta wywaliło. Nie zbierajcie tych. Randomy zbierają. No wiem. Deploy care operations. Fajne lobby. Nie zbieraj, Kuba, jak ich zabijesz. Aj, zabił mnie. O, szkoda. Twitch TV. Twitch TV przeciwny. Jak się doda Twitch TV, to może jest jakiś groźniejszy. Chyba ta. Ja ich nawet nie uciszam, bo mi tak ich szkoda, nie? Oni się nigdy nie powinni znaleźć w tym lobby. No to moi drodzy, wchodzimy w prestiż drugi. Było czekane, było zdecydowanie czekane i doczekane, można by rzec. Szczegóły prestiżu, zobaczmy sobie. Taka odznaka, którą macie pod moją kamerką. O, proszę bardzo, tutaj na niezasłoniętym już ekranie.
Będzie teraz towarzyszyć mi przez najbliższe 55 leveli. No i oczywiście zasady takie same. Spadam do levela pierwszego. Dostaję dodatkowy żeton trwałego odblokowania, którym będę mógł sobie odblokować jedną rzecz już na stałe, na zawsze, która nigdy mi się nie zablokuje w grze. Na poziomie 10 będę mógł odblokować ekran wczytywania nawiązujący do Call of Duty World at War. Na poziomie 20 dostanę jakieś rzeczy do zombie. Na poziomie 30 tego prestiżu dostanę emblemat rozpętane szaleństwo. Na poziomie 40 taką zawieszkę. I na poziomie 50 schemat do modelu L, jeżeli się nie mylę, nawiązujący do World at War'a i słynnego STG-44. Zróbmy tak, że ja też wam będę pokazywał statystyki przy każdym przejściu na kolejny prestiż z poprzedniego prestiżu. No i jak widzicie, na prestiżu pierwszym zdobyłem 3047 zabójstw oraz dało mi to 2,25 KD. A tutaj w sumie, moi drodzy, widać to jeszcze lepiej, są takie bardziej dogłębne statystyki. 11 godzin grałem, by wbić drugi prestiż, żeby wyjść z pierwszego prestiżu. Najwyższą serię zabójstw miałem 21, najwięcej eliminacji 87. Tak jak powiedziałem, 2,25 KD, średnio 41 fragi na mecz, 74 gry. Tyle mi zajęło to wszystko, by wyjść z prestiżu pierwszego i wejść na drugi, który właśnie teraz zaczynam. Jeszcze sobie tylko na stałe, moi drodzy, odblokuję AS Vala. Tak się to robi. Użycie trwałego odblokowania i proszę bardzo, pomimo tego, że mam pierwszy level, mogę już grać AS Valem i to jest najważniejsze. To jest zdecydowanie dla mnie najważniejsze, bo to ostatnia broń z AR-ek, z karabinów szturmowych, która dzieli mnie od pierwszego diamentu na broniach. Zapraszam dzisiaj na streama, gdy to oglądacie, bo moi drodzy, właśnie wtedy prawdopodobnie ten diament odblokuję. Dajcie znać, na jakim poziomie wy jesteście, jak się zapatrujecie w chwili obecnej na Black Opsa 6. No i do usłyszenia w przyszłości. Mówił Goldzor, na razie.